Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego Bydgoskiego Sacre Care. Czy wiecie, że, to, że mija właśnie pięć lat, od kiedy zaczęliśmy się spotykać na kanale Tuba Cordis. Początek był taki, że kiedyś na spotkaniu akcji katolickiej padła sugestia, żeby nagrywać moje kazania. No i to było. To było takie pragnienie wyrażone ze strony właśnie uczestników tej, tego, tego oddziału parafialnego Akcji Katolickiej. No i wyraziłem zgodę i sobie tak pomyślałem, jeżeli kazania, to może też inne wypowiedzi jakieś w takim razie spróbujemy. Może dotrę gdzieś jakoś szerzej, poza, poza własną parafię. No coś tam mam do powiedzenia. No i rozpoczęliśmy. Pierwsze nagranie pamiętam doskonale. To w tym miejscu, właśnie mniej więcej gdzie siedzę, było to w dniu 26 lutego roku pańskiego 2012. No właśnie, 5 lat temu. I chciałem bardzo ten pierwszy filmik zapowiadający w ogóle dział taką działalność medialną, ten kanał Tubacordis, chciałem bardzo nagrać gdzieś w pobliżu mojej wizerunku, mojej ukochanej patronki. Matki Boskiej Pięknej Miłości. Na no ponieważ ten obraz wisi dosyć wysoko, a nie chciałem go zdejmować, jakoś tam coś takiego ze ściany, więc yy, przyznam szczerze, ten fotel odsunąłem, przystawiłem krzesło i wszedłem w skarpetkach na krzesło. Także jak, jak będziecie oglądać ten archiwalny filmik, to możecie sobie uświadomić, że stoję tam na krześle w skarpetkach i przemawiam. No, taki był początek. No, filmik był taki jeszcze niemrawy, jakiś taki. No to, to Początki są zawsze takie, jakie są, ale potem to się tak rozkręciło, że nie miałem na początku w ogóle pojęcia, że to będzie miało taki zasięg i taką moc oddziaływania. Od lat już spotykam się z wielkim zainteresowaniem, z wyrazami wdzięczności. Świadectwa ludzie piszą, czy dzwonią, czy przyjeżdżają. No to jest po prostu niesamowite. To, nie, to daleko poza Bydgoszcz wychodzi, bo gdziekolwiek, czy zarówno w polskich miastach jestem, czy to w Warszawie, w Krakowie, czy w Poznaniu, na porządku dziennym ktoś mnie zatrzymuje na ulicy. Ksiądz Kneblewski, i dziękuję za te filmiki, za to, co, co tam się dzieje. Nawet kiedyś. Pod Los Angeles, w Kalifornii. Jedna pani pomszy po świętej podeszła do mnie i dziękowała mi wzruszona za te filmiki. No Tu ksiądz dzwonił niedawno do mnie z Nowego Jorku, żeby podziękować. Inny ksiądz z Wiednia przyjechał specjalnie do Bydgoszczy do mnie i opowiadał o tych, o tych właśnie o tych wypowiedziach, nawet ze łzami w oczach. To z kolei. Kleryk przysłał mi świadectwo, że jego powołanie kapłańskie zrodziło się właśnie dzięki tym filmikom, tym wypowiedziom. Wiele osób już mi dziękowało, że dzięki tym właśnie, dzięki Tubacordis, czy to odzyskali wiarę, czy wrócili do kościoła, czy inaczej spojrzeli na różne sprawy, zrozumieli wiele rzeczy. Takich wypowiedzi to po prostu nie sposób zliczyć nawet. To po prostu są setki, setki, setki takich, takich świadectw, wyrazów wdzięczności i tak dalej. Ostatnio, jeden z ostatnich takich właśnie listów, pocztą elektroniczną, jakie otrzymałem, przysłał mi pan Jakub Grzelka z Kościana, dwu, to jest 27-letni mąż i ojciec Michałka, który nie, niebawem ma przyjść na świat. Jest z utęsknieniem wyczekiwany. I ten pan Jakub e, pisze mi, że na początku natknął się na jakiś artykuł na mój temat, bardzo taki niepochlebnie się wypowiadający. Ktoś miał mi za złe krytyczne słowa pod adresem pewnych aspektów działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. E, to, że tam wytknąłem demoralizację i takie rzeczy. No i ktoś miał to za złe, taki krytyczny artykuł. No i pan Jakub pisze tak, przeczytam fragment tylko. Przyznaję szczerze, że wchodząc i szukając wypowiedzi księdza na YouTubie, robiłem to z przekonaniem, że szukam treści, które mnie zbulwersują, zezłoszczą, czy też mówiąc wprost, rozśmieszą. Dziś mogę powiedzieć jedynie tyle, że powinienem się wstydzić za te odczucia. Obejrzałem do tej pory prawdopodobnie większość księdza filmów i powiem tylko jedno: Dziękuję. Wiele tematów, które w ostatnim czasie pracowały we mnie, to jest ojczyzna, nacjonalizm, wychowanie dzieci w miłości i co to znaczy działanie szatana, i wiele innych, zostały przez księdza tak naświetlone, że otworzyły mi oczy i co najważniejsze, przyniosły pokój serca. Nigdy bym się nie spodziewał, że odkryję w księdza krótkich, ale konkretnych konferencjach tyle treści potrzebnej mi w tym momencie życia. Sam wraz z żoną oczekuję przyjścia na świat naszego pierwszego syna, a słowa o wymagającej miłości, które usłyszałem na tuba cordis, będą, mam nadzieję, dla mnie drogowskazem na tej nowej drodze, jaką jest ojcostwo. Dziękuję, ponieważ na nowo poczułem się dumny z historii naszego kraju i własnych poglądów, a także stwierdziłem, że warto odrodzić w sobie odwagę do ich wyrażania. Kochani, chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja nie po to o tym mówię, żeby się przechwalać, żeby się chełpić. Przeciwnie. Sługą nieużytecznym jestem i zdaję sobie z tego całkowicie sprawę. Przeciwnie, mam poczucie nawet winy pewne, że dopiero pod wpływem otoczenia i tak późno rozpocząłem tę działalność medialną. I gdyby nie właśnie moi przyjaciele z akcji katolickiej, to być może do dzisiaj trwałbym w grzechu zaniedbania. Bo jeśli Pan Bóg mi dał jakieś talenty, to nie po to, żebym je zakopywał, tylko po to, żebym nimi innym służył. I Panu Bogu dziękuję za to, że dzięki temu kanałowi Tuba Cordis dzieje się tyle dobrego. To Pan Bóg działa. Ja jestem tylko ludzkim narzędziem w Jego ręku. Ale proszę Was w tę piątą rocznicę naszej trwania tego, tego kanału, tego mojego wideoblogu o modlitwę w intencji Tuba Cordis i w intencji mojej działalności medialnej. Oczywiście są głosy też, są czasami napaści wręcz, spotykam się z jakimiś y, atakami agresji, zwłaszcza jak mówię o szatanie, albo o jego chytrych sposobach, na przykład o jego działaniu pod maską dobroczynności. Wtedy są naj, najgorsze, najsilniejsze ataki wówczas, wulgarne, prymitywne, jakieś takie przełomione agresją. Jak to się mówi współcześnie, tyle hejtu tam jest, się wylewa po prostu. Z tym, że to jest idonosy jakieś tam parszywe, z tym, że to jest margines. To jest margines, to nie stanowi nawet pięciu, ale daleko nie pięciu procent tych świadectw pozytywnych, które dochodzą do mnie. Taki margines zawsze będzie. Gdyby nie chcieć mieć słów jakichś takich krytycznych, nie spotykać się z agresją, przecież sam Pan Jezus się z agresją spotykał i to, i to niejednokrotnie, to trzeba by w ogóle ustnie otwierać, a nie po to jest ksiądz, żeby milczał. Tylko proszę was, kochani, o jedno o wsparcie modlitewne. Bo zdaję sobie z tego sprawę, że łaska Boża działa przeze mnie dzięki waszym modlitwom. To jest fundament. Ja nie sam z siebie działam, tylko mocą Bożą i mocą waszych modlitw. Dlatego bardzo o nie proszę. Polecam się Waszej pamięci modlitewnej, nie jest łatwo, ale pragnę do końca jak najlepiej tym kanałem, tą działalnością medialną służyć na chwałę Panu Bogu i dla pożytku wielu.